Korea Północna złamała potęgę Stanów Zjednoczonych i od końcówki lat 20. XXI wieku niegdyś największe mocarstwo świata znajduje się pod krwawą okupacją państwa osi zła. Brzmi jak niespełniony sen Kim Jong-ila? Ba, brzmi jak niespełniony sen wstawionego Kim Jong-ila. Nie będziemy się jednak w tym materiale pastwić nad niezbyt udanym pomysłem osadzenia Korei Północnej w roli przeciwnika. Aby zagrać w home front, trzeba to przełknąć i zignorować. I z trudem ignorujemy, aby móc ocenić samą grę. Zaskakująco za niezbyt przekonującym tłem kryje się ciekawy scenariusz. Widać w nim rękę współscenarzysty czasu apokalipsy Johna Miliusa. Okupacja została przedstawiona bez upiększeń. Łapanki, rozstrzeliwania, masowe groby. Tego dotąd nie pokazywano w strzelankach, przynajmniej nie w tak bezpośredniej, brutalnej formie. To, co powinno wyróżniać Homefronta najbardziej, czyli atmosfera okupacji, rzeczywiście w tej grze występuje. Tym bardziej boli krótki czas trwania kampanii. Choć opowiada ona całkiem spójną fabułę, to przedstawia tylko początek działań amerykańskiego ruchu oporu i na dobrą sprawę mogłaby stanowić jedynie wstęp do czegoś większego. Tak jednak nie jest. To cała opowieść, która trwa jedynie kilka godzin. To zbyt krótki czas, aby związać się z bohaterami i ich historią, tym samym elementy te schodzą na drugi plan, ustępując miejsca przedstawieniu okupacji. O ile jednak scenariusz trzyma jako tako pewien poziom, o tyle rozgrywka niestety rozczarowuje. Strzelanka została dość archaicznie skonstruowana. Walczymy z falami wrogów, później mamy okazję trochę pojeździć, znowu walczymy i znowu jeździmy. No, schemat znany jest fanom FPS-ów już od lat i niby jakoś się sprawdza, ale nie jest to już nic szczególnie fascynującego. Zaskakuje, że jak na grę traktującą o okupacji i ruchu oporu, praktycznie nie ma misji czerpiących z tej specyfiki. To wojenna strzelanka, która o tym, że dzieje się w kraju znajdującym się pod rządami krwawego dyktatora, przypomina jedynie w fabularnych przerywnikach. Może jednak długość kampanii i archaiczną rozgrywkę w niej rekompensuje tryb wieloosobowy. Jak się okazuje, pod tym względem Homefront ma sporo wspólnego z Medal of Honor. Jako tytuł multiplatformowy musi rywalizować o uwagę graczy z seriami Call of Duty i Battlefield. I tak jak Medal of Honor, decyduje się być grą środka. W przeciwieństwie jednak do produkcji Dangerclaws i DICE, grze Chaos Studios w trybie wieloosobowym bliżej do Battlefielda. Sporo nacisku położono bowiem na pojazdy. Każdy gracz może siąść za starami czołgu lub helikoptera, jeśli wcześniej wykaże się w boju i zdobędzie odpowiednią liczbę punktów, zabijając przeciwników. System premiowania graczy oraz możliwość kupowania wyposażenia w locie jest całkiem ciekawą innowacją Homefronta i w tym względzie tryb wieloosobowy wybija się na plus. Mimo wszystko jednak sama rozgrywka cierpi na tę samą przypadłość co tryb dla jednego gracza. Jest całkiem typowa. I dlatego jakoś nie wierzymy, żeby na polu sieciowych strzelanek tytuł ten odniósł spektakularny sukces. Homefront to produkcja, która paroma ciekawymi, wyróżniającymi się cechami próbuje przykryć całkowicie przeciętne wykonanie reszty, także pod względem technicznym. A to zbyt mało, abyśmy mogli polecić tę grę fanom strzelanek. No, chyba że to będzie obniżce.